Państwa, nazywam się Sławek Wierzcholski. Choć nie jestem brodniczaninem, przez ponad 20 lat byłem bardzo związany z Brodnicą, a zwłaszcza z Brodnickim Domem Kultury. Dlatego bardzo się cieszę, że będę miał okazję wystąpić w Brodnicy z nocną zmianą bluesa. Serdecznie zapraszam na nasz koncert 1 lipca w piątek w Brodnickim Domu Kultury. Grać będziemy te utwory które graliśmy przed 40 e, laty, kiedy w Brodnickim Domu Kultury m.in. zaczynała nocna plusa. E, no i te z naszej najnowszej, obsypanej nagrodami płyty. Do zobaczenia 1 lipca w Brodnickim Domu Kultury. <gry>